Wylądowałem na Filipinach. Idę do części imigracyjnej. Oficjalnie jestem teraz w Filipinach. Właśnie wpuściła mnie imigracja. Proces bardzo szybki, bezbolesny. Żadnych dokumentów, tylko tyle, ile zostaje. No i koniec, stempelek i dziękuję. Jestem w Manili na Filipinach. Lotnisko jest, to jest międzynarodowe lotnisko, jest dosyć proste. Tu są hale, wszystko wychodzi się w prostej linii. Za mną są taksówki, parking, tutaj jakieś autobusy. Zaraz się zorientuję, jak to wszystko wygląda. Muszę wypłacić jakieś pieniądze. Ogarnąłem sobie internet i peso wypłaciłem. Za internet tak 30 dni, za 70 giga i nielimitowane rozmowy, za kartę zapłaciłem 100 zł. A teraz zamawiam taksówkę i jadę do hotelu. Correct. Dojechałem do hotelu, jestem przed hotelem. Myślę, że ciekawe będzie, jak wam pokażę, w jakim miejscu się zatrzymałem. Zobaczcie, jest na takiej ulicy. Tam jest gdzieś tam mniej więcej centrum. Zaraz tam pójdę. I zobaczcie, tutaj się wchodzi, takie drzwi. Jak brama. Tu jest recepcja. Jakieś miejsce do parkowania i pokoje. No i są właściwie takie apartamenty do wynajęcia. Jakieś stoliki do posiedzenia. A ja mam tutaj pokój. Trochę ciemno jest. O, tutaj jest mój pokój. Mam jakiś stolik, dwie wody, szczoteczkę do mycia, łóżko, toaleta, umywalka już trochę napaskudzone, bo brałem prysznic, no i prysznic tutaj. Za 200 zł niecałe, za jedną noc. A jaka jest misja na dzisiaj, bo jutro jadę do Cebu? Misja na dzisiaj jest taka, że słuchajcie, chciałbym coś zjeść, czegoś się napić i pochodzę sobie po Manili. Co tutaj znajdę, jeżeli coś znajdę ciekawego, no nie wiem, nie jestem w stanie nic zagwarantować. Jest godzina 14:49, mam nadzieję, że nie będzie padać. Dużo więcej jest takich sytuacji, że ludzie mnie zaczepiają, już tam krzyczą do mnie, ale spoko jest to, że większość ludzi mówi po angielsku. Hello. 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 Większość ludzi mówi po angielsku, nie ma problemu z dogadaniem się. A tu jest przykład tego, że Amerykanie tutaj byli. Jest Wendy's. I nie wiem, czy się nie skuszę do Wendy's. Będę mało oryginalny, ale trudno, lokalne jedzenie zjem w Cebu. Takiego hamburgera. Thank you very much. 11 zł, słuchajcie, za taki zestaw. Jem sobie hamburgera i dzieciaki się biją na dworze. Dzieciaki się biły. Jeden bił drugiego. A dorośli, zamiast ich rozdzielić i jakoś zarządzić sytuacją, to kibicowali i szukali na telefonach. Takie riksze są też, takie rowery właściwie z dospawanym takim częścią, żeby można było w tym usiąść. Takie z koszem i też dużo, o, takich tutaj jak jedzie, nazywa chyba Jeepay. Poszedłem tutaj w taką ulicę, bo szukam kawy, chciałbym się napić. Myślałem, że tutaj będą jakieś knajpy, ale widzę, że tutaj jest mocno lokalnie. Jakieś stacje z jedzeniem takie lokalne. Nie ma tutaj, słuchajcie, nic. Wracam się. Jest taka kładka, postaram się przejść na drugą stronę. O, i są ludzie żebrzący, dzieci też. Bo tego nie widziałem za często w innych miastach azjatyckich. A tutaj już widziałem, no parę osób widziałem takich. A tutaj rybki sprzedają.
Dunkin' Donuts, pierwsza kawiarnia, którą znalazłem. A chodzę już tak 40 minut i chyba tutaj się napiję kawy. No to okazało się, że jestem w części, która się nazywa Pasay City, czyli to nie jest do końca Manila, ale Manila to jest taka metropolia, która się rozrosła, więc teraz jak 30 minut, 15 minut pójdę w tą stronę, to dojdę do Manili. Thank you. Would you consider this a local part of the city or... This is for tourists too, sir. This is for tourists too, okay. Yeah. And then this is more for tourists or no? For tourists too, sir. Go to Manila, yeah? Manila Bay. Manila Bay. Manila Bay is over there. Yes. Oh, can I use GPay? Yes, sir. How yes, do you call it? GPay? Jeepney. Jeepney. Jeepney, okej. Okay. Dobra, to może sobie tym GPayem podjadę. Nie wiem, zobaczę jak to długo będę szedł. Are you going to Manila City? Manila City? Manila City Hall. Straight? Yes. Yeah? Manila City? Dobra. To chyba w dobrą stronę jadę. Siadłem i liczymy. Będziemy ćwiczyli na żywym organizmie, jak taka podróż wygląda. 15 pesos za bilet. System wygląda tak, że się przekazuje. Ci, co wsiadają tam, przekazują i to idzie do kierowcy. Kierowca sobie żartuje ze mnie. So we are going to the city center now. Okay. And how is this working, this jeepney? Every jeepney goes in the same direction or there are different ones? Different. And how do you know where to go? Just ask about the... Oh, it's this one? Yeah, in the front of the... And you have to look at it and know? Yeah. Okay. That makes sense. And do you live here in Manila? No, not here. In the province, Davao. And only for vacation? Yeah. Applying job. Huh? We apply job. Oh, you're applying to a job? Yeah. Yeah. Where do you apply? Where do you apply? To another country. Oh, to another country? Yeah. Where? Dubai? Maldives? Where? Qatar. Yeah. Oh, okay. A panie przyjechały tutaj z mniejszej miejscowości aplikować do pracy w Katarze. O rany. Tak mnie rzuciło, że mało tej pani nie zmierzyłem z boku. Bo ta jazda jest fajna niby, ale z drugiej strony nie jest fajna, bo już jadę 15 minut i już mi trochę niedobrze jest. Should I just step now or? Yeah. Or when? Now? Yeah. Bye bye. Yeah, we'll just enjoy. Dobra, no to jestem. Nie wiem gdzie jestem. W centrum Manili podobno. Teraz się rozeznam. Próbowałem takiej przejażdżki lokalnej środkiem transportu. Szczerze? Rzeźnik straszny. Ja bym nie mógł tym jeździć. No jakbym musiał, to pewnie bym jeździł, ale tak to strasznie. W ogóle jest takie chyba manufaktury produkują, bo no nie wiem, to chyba nie zjeżdża z linii produkcyjnej, tylko to tam dospawane, wyklepane jest. Każdy jakoś tam sobie to robi. No i jestem w jakimś miejscu teraz innym. To się zorientuje troszeczkę. Zobaczcie, jest tutaj jakiś pomnik. Idę z tego miejsca do miejsca, które się nazywa Fort Santiago. Jest to stara fortyfikacja z czasów kolonizacji hiszpańskiej. Na Filipinach widać dużo wpływów hiszpańskich, bo no była kolonia, więc tam idę, podobno w tamtą stronę. Postaram się jeszcze zobaczyć tą historyczną część Manili. A tutaj widzicie, już inaczej to wygląda. Już takiego zgiełku nie ma. Jest część bardziej pokolonialna. Widać, że wszystko jest zorganizowane, lepiej ułożone. Widać ładne fontanny. A tutaj jest Muzeum Narodowe. So what is this? This is the oldest historical places you can find inside of Intramuros.
And what are you doing this with? You're doing this with the rickshaw or? Yeah, I'm using this kind of bicycle. Okay. What they call sidecar. Uh-huh. And every time I'll bring it directly to the museum, and every time I stop, go inside, take photos, and also I'll tell you the history of the place. How much is it? This one, sir. 350 for 30 minutes. That makes sense. Let's do it. Dobra. Więc wziąłem sobie taką wycieczkę na rykszy. Ja pojeżdżę po tym całym centrum historycznym, to zobaczę. YouTube channel, sir, YouTube channel. Takim tym będę jeździł. No dobra, to jedziemy. W 1574 dozbudowane zostało to historyczne centrum przez Hiszpanów właśnie. How do you feel about Spanish conquistadors? Were they good to people or not so good? As you can see right now, 80% of the Filipino have Spanish blood. Yeah. So you have also Spanish blood? Yes. Okay. Mijamy klasztor. To jest miejsce dla policji, dla armii takie, gdzie stacjonowała. Tutaj, w tym forcie, bo to był w ogóle fort obronny, z tego co tutaj teraz ustaliliśmy, że kampanie handlowe XVI-wieczne handlowały. No i musieli bronić w jakiś sposób tych miejsc, no to otworzyli właśnie takie, tworzono właśnie takie fortyfikacje. Jedną z tych fortyfikacji była w Dżakarcie Batavia, którą odwiedziliśmy, a tu jest kolejna na Filipinach w Manili. And that's the Bambay. No to jest, to są mieszkania służby augustynianów, to jest najstarszy kościół w Filipinach, świętego Augustyna. Mury właściwie tego kościoła. To jest ten kościół świętego Augustyna, najstarszy w Filipinach. No wygląda naprawdę pięknie. Wydaje nam się, że jest teraz ślub się odbywa. Zobaczymy. Odbywa się tam ceremonia zaślubin. Rozmawiamy sobie, słuchajcie, dlaczego Filipiny. Na początku nazwa Filipin była Kingdom of Maharlika, czyli to się tłumaczy na... What's the translation? Royal... Kingdom of Royalties. Kingdom of Royalties. Ale jak Magellan przyszedł, przypłynął i odkrył Filipiny, to on pod królem Filipem był i król Filip postanowił zasiedlić to państwo i nazwał to właśnie Filipinami od króla Filipa. The oldest Spanish house here and also we have the Barber's Restaurant, one of the famous restaurant in Intramuros. I w tych starych kościołach odbywają się często wesela. Można tutaj zorganizować. Filipiny w 70% to jest kraj chrześcijański teraz, a wcześniej to był kraj muzułmański. A to są rowery, słuchajcie, z bambusa. Bambike. Tylko w Filipinach. Zobaczcie, to jest poskręcane jakąś żywicą, zlepione. No i trzyma się. A tu jest miejsce, gdzie teraz nie ma nic, ale stał tutaj pierwszy uniwersytet, którym uczono języka angielskiego na Filipinach. A to jest pomnik ofiar wojny japońskiej. Natomiast tu z tyłu jest kapsuła czasu, w której są różne rzeczy, nie wiadomo jakie. Podobno będzie to niespodzianka, bo w 2045, 18 lutego będzie otworzona i wtedy się dowiedzą ludzie, co tam było schowane i co właśnie jest w tej kapsule czasu. Najważniejsza katedra w Filipinach. Matka, pierwsze arcybiskupstwo w Filipinach. Kiedyś było tylko jedno na wszystkie regiony, teraz jest na każdy region osobne. Trochę mi się rozjaśniło, słuchajcie, o co chodzi z tą sytuacją, że jak ja przyjechałem, myślałem, że jestem w Manili, bo byłem w mieście, a oni powiedzieli mi, że w Dunkin' Donuts, że ja nie jestem w Manili, tylko jestem poza Manilą, w jakimś innym mieście. Tam widzicie, mam to nagrane. To teraz się dowiedziałem, że oni rozumieją to jako intramoros i extramoros, czyli wewnątrz murów i na zewnątrz murów. Teraz jesteśmy wewnątrz murów. Tu jest to pierwsze arcybiskupstwo. Tu jest za mną ten biały budynek, to jest pierwszy town hall, czyli pierwsza rada miejska, ratusz właściwie. Natomiast tu jest ten budynek, jest obecny gubernator regionu
Manili Intramoros tutaj rządzi. No i teraz jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś chce zrobić tutaj jakiś projekt i gubernator lokalny się na to nie zgodzi, to projekt nie powstanie. No bo mają tutaj taką dosyć mocną odpowiedzialność z tego, co zostało mi wytłumaczone. Czyli Manila to jest to miejsce, a to na zewnątrz to są po prostu miasta, które są przydzielone. Więc obszar metropolitarny Manili i Manila właściwa jako taka. A to jest pomnik cesarza Charlesa, który jest znany dlatego, że przywiózł szczepionkę na chickenpox. To jest chickenpox to jest... Co to jest chickenpox? Jak to przetłumaczyć? Ospa. Na ospę. Przywiózł szczepionkę na ospę. No ładnie to wygląda. Komentarz ode mnie jest taki, że fajne miejsce do przyjechania, rzeczywiście historyczne. I cieszę się, że wziąłem tą wycieczkę z panem tutaj, bo dużo mi wytłumaczył. Wy tego nie słyszycie wszystkiego, bo wam tego nie nagrywam, natomiast dużo już wiem na temat Manili i Filipin poprzez to, że pan mi o tym wszystkim opowiada. What nationality, sir? Poland. I'm from Poland. Okay, thank you very much. Thank you very much as well. Jesteśmy w Forcie Santiago teraz. To jest to miejsce, do którego chciałem przyjechać. No, fortyfikacja obronna, ogrody, czyli miejsce takie spokojnego przebywania wysokiej rangi urzędników i miejsce fortyfikacji obronne broniące tego portu handlowego, żeby mogli spokojnie sobie handlować i robić pieniądze na tych towarach, które tutaj produkowano i które wywożono stąd. We call it Saint James. Aha, i to jest fosa. And you'll see the two faceless soldiers. Zwiedzamy sobie Fort Santiago i tak mówię, w sumie sporo osób tutaj jest, widzę, tutaj chodzi. A pan mówi, nie, to jest nic, przed pandemią to w ogóle były tutaj tłumy takie, że nie można tego porównywać do tego, co teraz jest. Teraz to jest nic tego sprzed pandemii. No zobaczcie. Jest krzyż, który upamiętnia straszną historię. W tych lochach, jak zaczęło się bombardowania Amerykanów, to tu byli Japończycy, którzy trzymali tam więźniów. I słuchajcie, z tych lochów wydobyli potem 600 rozkładających się ciałek. I pochowano ich, no i to upamiętnia ten krzyż właśnie tutaj. Także 600 jest w ogóle no, ogromna liczba. Jak znaleźli te ciała, to takie właśnie zdjęcia były. Masakra, powiem wam, każdy kraj ma jakąś taką historię ciemną. Byłem w Kambodży, się dowiedziałem o tych masowych mordach Khmer Rouge. Teraz Filipiny, niby Filipiny, a się okazało, że jest strasznie. Zobaczcie, wchodzimy do lochu i tu jest takie wejście, że muszę się schylić dosyć mocno. Nie wiem, czy uda mi się tutaj wejść. Okej, okay, udało się. This is the Intramuros after the war. Wszystko rozwalone. Japończycy tutaj byli, okupowali te tereny. Filipińczycy z Amerykanami walczyli przeciwko Japończykom. No i zbombardowali i mnóstwo ludzi tutaj poginęło. No potem w jakichś innych miejscach 100 tysięcy. Ten pomnik, który widzieliśmy, 100 tysięcy ofiar upamiętnia. I widzicie, w tych azjatyckich miastach często Chinatown, w której mniejszość chińska mieszka. Tutaj jak przypłynęli Hiszpanie w XVI wieku, to przypłynęli też chińscy kupcy i Hiszpanie czuli się zagrożeni. Powiedzieli chińskim kupcom, żeby w tą stronę zasiedlili. Tu macie w tamtą stronę pierwsze, zgodnie z tym, co powiedział mój przewodnik, pierwsze Chinatown poza Chinami. A taka ryksza, którą jedziemy, to nowa kosztuje 35 tysięcy peso. Napiszę wam teraz, ile to jest. A jak też chcecie kupić tutaj, przeprowadzić się na Filipiny i zrobić biznes z taką rykszę, prowadzić i robić wycieczki, to możecie za 5 tysięcy. Za 5 tysięcy możecie kupić taką sobie używaną.
A tu się jeszcze zatrzymaliśmy i to jest jedyna pozostała oryginalna armata japońska. Wszystkie inne, które widzimy, to repliki. Okej, okay, thanks a lot. Thank you, sir. Lecę. Zrobiłem wycieczkę z panem. W sumie 350 peso za pół godziny, czyli za godzinę 700 peso. Ale bardzo fajnie, naprawdę. Bardzo dużo mi rzeczy opowiedział i bardzo uważam, że warto coś takiego zrobić. To jest zawsze tak, że macie takich ludzi, którzy oferują właśnie takie wycieczki. No i czasami turyści się ich boją, że oni chcą nas naciągnąć itd. itp. To zależy. Ja bym proponował, żeby być otwartym na takich panów, którzy oprowadzają, bo oni czasami naprawdę mówią ciekawe rzeczy, a ten akurat mówił bardzo dobrym angielskim i dużo Hello. Ciekawych rzeczy. Hello. Dużo ciekawych rzeczy mi opowiedział, także zdecydowanie było warto. A ja właściwie będę kończył na dzisiaj, bo teraz pójdę coś zjeść i kładę się spać. O, chciałbym się wyspać. Wstałem, tak jak wam już mówiłem, o 4 nad ranem. Położyłem się o 1, także spałem 3 godziny. Muszę się wyspać, bo jutro lecę do Cebu. Tyle na dzisiaj z Manili. Do zobaczenia. Cześć.